sobotę 9 grudnia w Kozienicach został rozegrany mikołajkowy turniej koszykówki Enea Cup 2023. Na parkiecie hali sportowej przy ulicy Głowaczowskiej grały cztery żeńskie zespoły. Głównie dziewczęta z rocznika 2011 i kilka rok starszych. Turniej rozgrywano w formule każdy z każdym. W sumie zagrano więc 6 spotkań trwających 4 razy 8 minut. Obok gospodyń z MG UKS Kozienice udział wzięły zawodniczki Akademii Koszkówki Radom, AZS UMCS Lublin oraz UKS Basket Pionki. Koszykarki MG UKS Kozienice prowadzone przez trenera Romana Słowińskiego to głównie uczennice klas szóstych z PSP nr 2 i PSP nr 1. W sobotę zagrały w składzie. Pierwsza piątka: Oliwia Panek, Jagoda Strzelczyk, Marysia Stolarska, Zuzanna Łukasiewicz i Oliwia Węgrzynowska. Jedyna w naszym zespole z rocznika 2010. Oraz Anna Maslianyk, Zosia Górecka, Natalia Wysocka, Zuzia Celuch, Łucja Biegalska i Iga Strąg. Nasz zespół wysoko pokonał Basket Pionki 78-14, lecz przegrał z Radomiem 34-42. W ostatnim meczu młode kozieńczanki rywalizowały z drużyną z Lublina. Stawką meczu było drugie miejsce, bo zwycięstwo w turnieju wcześniej zapewnił sobie zespół z Radomia, wygrywając 3 spotkania. Podopieczne trenera Słowińskiego zagrały dobry mecz. Po pierwszej kwarcie prowadziły różnicą 4 punktów, a do przerwy podwoiły przewagę. Ostatecznie wygrały 52-42. Najwięcej, 18 punktów, zdobyła Oliwia Węgrzynowska, a 14 dołożyła Oliwia Panek. Ceremonię zakończenia i wręczenia medali, pucharów i statuetek poprowadził Mirosław Jakubiec, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 2, gdzie uczy się większość koszykarek MG UKS Kozienice. Turniej wygrały koszykarki z Radomia, przed Kozienicami, Lublinem i Pionkami. W każdym zespole wybrano najlepszą zawodniczkę. Statuetki otrzymały Maja Stankowska, Pionki, Natalia Krzywkowska, Lublin, Marysia Stolarska, Kozienice oraz Milena Baczkowska, Radom. MVP turnieju została Amelia Stankowska z Radomskiej Akademii Koszykówki. Najwięcej punktów w całym turnieju, 43, zdobyła Oliwia Węgrzynowska z Kozienic. Organizatorem turnieju był Miejsko-Gminny Uczniowski Klub Sportowy Kozienice. Współorganizatorami gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Sponsorem Enea Wytwarzanie. W organizację włączyli się także rodzice naszych koszykarek.